Dzień dobry. Jako, że zbliża się gala Prime MMA 9, na której po raz kolejny zawalczą Paweł Jóźwiak i Jacek Murański, pomówimy sobie dziś o jednej z tych postaci. Postaci na pewno barwnej, ale raczej negatywnej, raczej odklejonej, raczej zakłamanej i, jakby to powiedziała moja babcia, przebrzydłej jak kocie gówno. Zrobiłem ankietę na moim YouTubie, czy w ogóle interesuje Was taka walka. No i jak się spodziewałem, wyniki były jednoznaczne. Są tacy, którzy Jacka Murańskiego lubią. Są tacy, którzy go nie lubią. Wielu on bawi. Dla wielu jest po prostu takim klaunem, który gdy idzie do federacji, to wiadomo, że coś się będzie działo. Dla mnie natomiast jest obrzydliwym, zakłamanym mitomanem, który jako jeden z niewielu realnie potrafi szkodzić ludziom i uprzykrzać im życie. Wiecie, całą tą modę na te przysłowiowe dymy to Prime MMA wniosło na naprawdę wyższy level, ale myślę, że nawet tam powinny być jakieś granice. Granice, których Jacek Murański absolutnie nigdy nie szanował, nie szanuje i szanował nie będzie. Pomimo, że ciężko w to uwierzyć, to był taki czas, gdzie dało się jeszcze znaleźć ludzi, którzy wierzyli w te wszystkie dyrdymały, które wygaduje Jacek Murański i brali go jakkolwiek poważnie. Ale po kolei, i zanim przejdziemy do spraw poważnych, to sprawdźmy sobie, dlaczego czasy, w których ktokolwiek brał Jacka Murańskiego na poważnie, bezpowrotnie minęły. Przypomnijmy sobie odpały, przez które Jacek już zawsze będzie raczej traktowany jako ten taki zawodnik, którego bierze, żeby się pośmiać na konferencji, bardziej w roli takiego klauna do cyrku, niż poważnego człowieka, który przyszedł się bić. To zaczynając może od totalnych klasyków. Historia spod Żabki. Trzech typów we Wrocławiu pod Żabką rozpoznało mnie i chciało wykorzystać tą sytuację, czyli zapakować mnie do bagażnika i dostarczyć do Warszawy Konradowi Niewolskiemu. Jak pan zareagował? No wie pan, przykre jest to, że gdyby to trafiło na któregoś z kolegów, który nie jest instruktorem Krav Magi, no powiedzmy, no Jan Kowalski, tak? To doszłoby do dramatu. Ja zareagowałem tak, że no dwóch z nich doznało ciężkich złamań rąk, którymi próbowali mnie zapakować, a trzeci uciekając wpadł pod samochód. Jeżeli ktoś jakimś cudem dałby wiarę w słowa tego gościa i, nie wiem, zapomniał, że to zwykły farmazon, to dla przypomnienia pokażę tylko, jakie nasz instruktor Krav Magi ma piękne ruchy. I żeby nie było, ja tu nie przyszedłem nikogo hejtować i trzeba Jackowi oddać to, że jak na swój wiek, to jest w całkiem dobrej kondycji fizycznej i formy nie jeden 50-latek w jego wieku mógłbym pozazdrościć. Ale prawda jest taka, że żaden z niego fighter, żaden z niego gangster i żaden z niego, kurwa, legionista. I tym akcentem możemy płynnie przejść do drugiego klasyka, czyli Legia Cudzoziemska. Że to jest tatuaż z Legii Cudzoziemskiej, czy to faktycznie jest ten trop? Cuidemont. Okej, okay, rozumiem. Ce n'est pas sans son, le sujet de public discussion, de provocateur. I naprawdę, dzisiaj to się wydaje śmieszne, zabawne, memiczne, ale byli ludzie, którzy odzywali się do jakichś Polaków, którzy naprawdę służyli w Legii Cudzoziemskiej, żeby potwierdzać, że to jest farmazon. Byli ludzie, którzy próbowali z nim gadać po francusku. Uda się potwierdzić wiarygodność danej osoby. Wystarczy zapytać daną osobę o numer legionisty, który otrzymuje każda osoba przy rekrutacji. Każda osoba zna swój numer i po takim numerze łatwo da się zweryfikować, w jakich latach dana osoba służyła. No i wtedy też można dojść do tego, w jakim regimencie. Ja osobiście nie znam go, nigdy o nim nie słyszałem i żadna z osób, które znam, czy to z mniejszym, czy z większym stażem, też nie wie, o kim. I tutaj te dwie sekcje zazwyczaj werbują swoje szeregi osoby o ponadprzeciętnej inteligencji i ponadprzeciętnej kondycji fizycznej. Z tego, co wiem, to ten Jacek Murański ani tym się nie wykazuje, a więc ciężko tutaj mówić o tym, aby on w takiej sekcji był. Podsyłaliście mi wywiad, który przeprowadził Murański z jakimś dziennikarzem, w którym rzekomo opowiada się w języku francuskim. Jeśli chodzi o mnie, ja nic z tego francuskiego nie zrozumiałem. Wydaje mi się, że chciał powiedzieć ne compris, chciał powiedzieć, że ne comprends pas. To doszło do takich granic absurdu, że normalni ludzie zaczęli szukać namacalnych dowodów na podważenie czegoś, co jest najoczywistszym na świecie farmazonem. No to już jest kurwa przesada. Jako, że Muran idzie przez życie, niosąc na ustach hasło Bóg, honor, ojczyzna. Bóg, honor, ojczyzna! Bóg, honor, ojczyzna! To i tego pierwszego, czyli Boga, też nie mogło zabraknąć. Tak wam szkoda. Nie uważasz, że przekroczyłeś granicę?
A, tu cię mam, spryciarzu, panie Wardęga. To tobie szkoda domniemanej ofiary jednego dziecka, a nie szkoda ci milionów katolików, którym serca krwawiły, gdy Nitro i ten drugi Tejkwan poniżali papieża i nazywali go pem. Tu nie zabrałeś głosu. Ty hipokryto skończony. No i był też oczywiście pamiętny występ w sprawie dla reportera. Leżałem obezwładniony, poddałem się policji. Zostałem skuty, ten policjant podbiegł do mnie, rozszerzył mi nogi, kilkakrotnie mnie kopnął w jądra. Miałem miażdżone jądra. Podczas jak byłem na izbie zatrzymań, powiedziałem, że traciłem świadomość z bólu, byłem zawieziony i tam w moczu stwierdzono u mnie krew. Temat listu do carycy Katarzyny chyba pominę. Tak samo jak temat dziesiątek różnych innych odpałów Jacka Morańskiego, które gdybyśmy mieli tu wszystkie przytoczyć, to siedzielibyśmy tu do jutra. A że nie będzie to i tak najkrótszy film, to przejdźmy sobie może do tych poważniejszych rzeczy. Gdy myślę sobie o sprawach dotyczących Jacka Morańskiego, które można brać na poważnie, to na pewno na pierwszy plan wysuwa mi się jego potyczka z Nitrozyniakiem, która zabrnęła o wiele za daleko. Najpierw sprawa z byciem ruskim agentem. Jako rozmówcę wykorzystałeś Nitrozyniaka, tego Górskiego? Tak. I on się miał czelność wypowiadać na temat zachowań tej fagaty? Tak. Bardzo aktualna sprawa. Pytanie brzmiało od jego widza. Wojska Rosji, czy to był dzień agresji? Wojska Rosji wkroczyły na tereny Ukrainy. Odpowiada Siergiej Nitrozyniak. Oby tak. Chcesz mi powiedzieć, że nie działa w Polsce ruska agentura? To twierdzi, że Siergiej. Ale nie bądźmy naiwni. A jeszcze bierzesz takiego typa, który mówi oby tak. On życzy śmierci. A jakby ci Rosjanie tu weszli i zamordowali kogoś z twojej najbliższej rodziny? Na pewno masz kogoś, kogo kochasz. To też byś się podpisał pod tym, co on powiedział? Oby tak, tak? Ale tu się nikt nie podpisuje, ani ja się nie podpisałem, no właśnie, ani ale bierzesz go na rozmówcę, na moralizatora dotyczącego sprawy. On się wypowiada na temat, kto się jak prowadzi. Ja uważam, że z ludźmi warto rozmawiać, nawet nieważne, jaki by mieli poglądy. A co pan sądzi o Nitro? Ale wiesz, to jest tak, jakbyś wziął Trynkiewicza na rozmówce odnośnie molestowania dzieci. Nitrozyniak jest takim rozmówcą do spraw moralizatorskich, jak Trynkiewicz odnośnie wątku. Sprawa tak absurdalna sama w sobie, że skończyła się w sądzie, jest zarówno zrozumiałe, jak i niezrozumiałe. Bo gdy pomyślę sobie, że ja miałbym znaleźć się w takiej sytuacji i wylądować przed sądem, przed którym miałbym się tłumaczyć, że to, że wygaduję jakieś bzdury, kurwa, po nocy w internecie, nie jest dowodem na to, że jestem, kurwa, ruskim agentem, to ja nie wiem, wymieniłbym sobie chyba z sędzią czy z sędziną zażenowane spojrzenia, wzruszył ramionami i wszystko byłoby jak najbardziej jasne, bo nie wiem, jak normalny, dorosły, pełnosprawny człowiek miałby się tłumaczyć z czegoś takiego. Ale druga sprawa jest już niestety mniej absurdalna i mniej zabawna, bo uderza nie w samego Nitrozyniaka, a w jego dziecko. A raczej poddaje pod wątpliwość ojcostwo Nitrozyniaka. Zresztą dobrze wiecie, bo dobrze znacie tą sprawę. I to już jest, kurwa, mega przegięcie. Trzeba być najgorszą kurwą i zwykłym śmieciem, żeby, mając z kimś konflikt, atakować jego dziecko czy rodzinę. I tutaj nie ma wyjątków i nie ma żadnej taryfy ulgowej, nie ma nic, nie ma żadnej sytuacji, która pozwoli mi, nie wiem, wytłumaczyć, wziąć w obronę, zrozumieć człowieka, który, gdy ma z kimś konflikt, nawet ze swoim najgorszym wrogiem, to uderza w niczemu niewinne dziecko. A tutaj nawet tak nie było. Ten stary cymbał prawdopodobnie obraził się za coś, co Nitro powiedział gdzieś na streamie czy jakimś programie, albo wymyślił sobie w tym swoim pustym, łysym łbie jakiś powód, żeby się tak zachować. I ja normalnie staram się nie atakować nikogo personalnie, ale ktoś, kto przekracza granicę w tak podły i obrzydliwy sposób, nie zasługuje na niczyj szacunek. I ktoś mógłby pomyśleć, że może Jacek Morański ma inne zasady moralne i może on nie uważa, że dzieci się nie rusza. Otóż nic bardziej mylnego. Jacek jako ojciec zmarłego dziecka jestem przez całą życie zasłania, bo to jest ty, kurwa, rozumiesz? Kurwa, rozumiesz? Szacunku dla niego, co ty mi mówił. Nie zasługujesz na to, żeby ci głowa tak zawsze. I tutaj dalej można by pomyśleć, że może Jacek Morański ma tak, że on czyjeś dzieci może ruszać, ale jego dzieci są święte i tych nie można ruszać. Byłoby to nielogiczne, ale w jakiś tam pokrętny sposób zrozumiałe.
Otóż nie. Bo Jacek Murański, ten sam Jacek Murański, który tak głośno krzyczał, żeby nie tańczyć na grobie jego dziecka, gdy podpisał kontrakt i zaczęła się promocja walki, postanowił sam na tym grobie zatańczyć. I tu przechodzimy do sedna tego filmu, rozdał powodu, przez który powstał. Bo normalnie to ja bym się nad Jackiem Murańskim nie pochylił. To, że jest starym obrzydliwcem i mitomanem, to każdy wiedział i nie ma w tym nic odkrywczego. Ale nawet ja, tak świadomy, nie spodziewałem się, że ten człowiek jest w stanie posunąć się do czegoś aż takiego, co odjebał w ostatnim wywiadzie, który dał dla portalu Onet.pl. Jeśli chodzi o ten wywiad na Onecie, to jest to dziwna i trochę śliska sprawa, bo z jednej strony Muran ma dużo racji, że ta dziewczyna zmarłego Mateusza Morońskiego zachowuje się co najmniej dziwnie. Z drugiej, insynuacje, jakie tam padają, wprowadzają mnie do świata, o którym kurwa nie miałem pojęcia. I słuchajcie, ja do tego wszystkiego jestem dosyć sceptycznie nastawiony, bo jak pokazuje cały ten film, to dawanie wiary słowom Morońskiego nie jest najlepszym strzałem, jaki możecie w życiu mieć. Otóż motyw, raczej jeśli mówię o motywie Karoliny Wolskiej zemsty na mnie, to jest to motyw zemsty, tak? Ja dokładnie wiem, co mówię, ponieważ... A jaki jest powód tej zemsty? Otóż Karolina złożyła mi propozycję, aby zająć miejsce mojej żony. Dokładnie 5 dni po odejściu Mateusza zaproponowała mi wspólne rodzicielstwo, jakkolwiek by to absurdalnie... Ja wiem, że patrzyłby pan na mnie jak na wariata w tej chwili. Natomiast ja na potwierdzenie tego, co mówię, mam dowód materialny w postaci listu. Z drugiej strony, jeżeli w tym, co ten gość wygaduje, jest chociażby ziarno prawdy, to naprawdę jest kraina, o której nie miałem pojęcia i kurwa chyba nie chciałem mieć. Ale tak czy inaczej, cały ten wywiad dla Onetu, który moim zdaniem odbije im się czkawką, jest niczym innym jak właśnie tańcem Jacka Murańskiego na grobie swojego zmarłego syna. I on może sobie mówić, że to jest walka o jego dobre imię, jakby jakiekolwiek miał, albo że jest to ocieranie łez jego płaczącej żony. I my w dalszym ciągu, nie byłoby naszego spotkania. Nawet po tym, jak się pan ze mną skontaktował. W dalszym ciągu cierpielibyśmy z żoną w milczeniu. Ale powiedziałem sobie wtedy, że jeszcze raz moja żona zapłacze z powodu Karoliny Wolskiej. Jeszcze raz. To wtedy koniec. Ale czy ten film, czy wiele innych mu podobnych, czy dotychczasowe poczynania Jacka Murańskiego w internecie dają widzom pełne prawo do tego, żeby nie wierzyć w ani jedno słowo, które Murański wypowiada? A gdy ktoś tak jak ja nie wierzy w przypadki, łączy kropki i dodaje 2 do 2, to może mu wyjść to, że dziwnym trafem data wydania tego wywiadu na Onecie troszkę zazębia się z datą początku promocji gali Prime MMA 9, gdzie Muran walczy z Pawłem Jóźwiakiem. I można dojść do wniosków, ja nie mówię, że tak jest, ja mówię, że rozumiem każdego, kto dojdzie do wniosków, że to, co robi Jacek Murański, to nic innego jak taniec na grobie swojego zmarłego dziecka, tylko po to, żeby przypomnieć o swojej obrzydliwej mordzie przed rozpoczęciem promocji gali Prime MMA 9. I oczywiście każdy oceni to sobie sam, ale ja widząc dotychczasowy całokształt tego, jaki był Jacek, co robił, jak się zachowywał, to prędzej uwierzę w ten scenariusz, niż w to, że nagle poczuł jakąś nieodpartą chęć zawalczenia o swoje dobre imię. Ode mnie to dziś na tyle, nie bądźcie jak Jacek Murański. Do następnego, cześć!